Dobra, okej. Joseph Bratan rozrywany dzisiaj. Dzień cześć, dobry. Cześć. Gratulacje, co, boli ręka trochę? Znaczy no wiesz, że miałem ten złamany palec 3 dni temu, tylko o tym nic nie mówiłem, bo nie chciałem włodarzów uświadamiać o tym, bo by mnie jeszcze nie dopuścili do walki. Powiedziałem sobie, że powiem o tym dopiero wtedy, kiedy będzie już po fakcie. Tak. Jesteś zadowolony w ogóle z tego występu? No wiesz co, powiem ci, kurde, no tak jak mówiłem, że jak freak fighty są, to kurwa, jakieś parter to są nudy. Ja tam próbowałem jakieś klamry, te inne, ale ten trochę palec nie pozwala mi dopiąć tej klamry. On też widać, że te 2 miesiące przepracował, żeby tylko sprawdzać, bo to nie jest sztuką sprowadzić na glebę, tylko tam trzeba pracować. Sędzia co chwilę podchodził, mówi, działaj, bo zaraz to podniesiemy, tak? No a tak to widzisz, no mówię, stójce, no zresztą zobacz na moją twarz, ani razu nie dostałem. Ja tylko byłem sprowadzany na parter. Cały czas trzymałeś w gilotynie to, co zauważyłem, no, i zastanawiałem się, czy urwiesz mu głowę, czy głowa wytrzyma. No nie, właśnie to nie chciałem się za bardzo tak do końca, bo mi się tylko spompował, to było bez sensu. Jakbym czuł, że jest tam luka gdzieś, to bym już się zapiął parę razy, chciałem, brodę tam podsuwał, no wiesz, no ale zresztą zobacz na jego twarz, nie? Mówię, no wiesz, tam mówię, bo jak stójka była, to tam szły bomby, nie wiesz, nie? Ale on gdzieś za wszelką cenę się chciał przebić i chce po te nogi zejść. Zresztą i mówię, trener jego mówił, jak schodziliśmy z klatki, że ćwiczyli 2 miesiące cały czas te zejście, nie? Także no wiesz, no mówię ci, nawet jak zawodowcem byś się napieprzał, ale jak ja bym na przykład przygotowywał się do walki, mówię, że tylko zejść po nogi i leżeć na nim, no to wiesz, no ale tak to nie jest walka, tak? Ja tam gdzieś w tym parterze to więcej, no, pomimo tego, że on sprowadzał ją do, chciał ją do gleby, to gdzieś tam ja żebro atakowałem, próbowałem jakąś klamrę, wiesz o co chodzi, widzisz, no jak była tam kawałki, jak był możliwość w stójce, to no tam wpalałem mu na łeb, kurde, bomby, no zresztą mówię, to sama jego twarz mówi za siebie, tak? No ja właśnie się zastanawiałem, czy ty te szybkie ręce użyjesz, bo też rozmawiałem i z twoim trenerem i powiedział, że ty faktycznie masz kapitalny dryg do tej stójki, że bardzo łatwo ci to przychodzi i zastanawiałem się, w którym momencie ustawisz nogi, gdzieś skontrujesz, a jednak mimo wszystko cały czas do tej gilotyny uparcie szedłeś, z tego co widziałem. Ale bo wiesz co, powiem ci tak, bo jak on już wchodził, widziałem już ten, to wiesz, to już jest ten taki nawyk, co trener mówi, jak widzisz pozycję, mówi, do zapięcia to zapinasz, nie? Jakbym chciał ulicznie, to w sensie, to bym szedł już tam wszystkim, bym wpadał, wiesz, nie? Tak jakby na tak zwanego wiatraka. Ale ja chciałem to jakoś zrobić tak, no technicznie, jak już się bawimy w te MMA, no to chociaż używajmy jakby... Technik, tak? No, technik, no. Bo to nie jest satysfakcją, byleby tylko trafić tam, nie? Ja mówię, no, dobra, mów. Nie, tak naprawdę ten występ oceniasz tak w skali od 1 do 5 na 4, 3? Od 1 do 5? Tak, na przykład. Kurde, no powiem ci... Ciężko mi to określić. Jak obejrzę sobie to będę wiedział. No ja mówię, no jak ja mówię, zawsze cały czas podkreślałem, że chciałem tą stójkę, nie? Myślałem, że na tyle się nie przygotuję, żeby gdzieś tam cały czas wprowadzać, albo myślałem, że chociaż jak będzie już, wiesz, bo to jest tak, żeby zapiąć klamrę, to też musi przeciwnik na górze zadawać ciosy, nie? No tak. Żeby gdzieś mieć tą rękę przełożyć czy coś, a jeżeli on tylko się kładzie i robisz na przykład środek ciężkości, na przykład byś pracował, żeby jak worek ziemniaków się położysz, to jest takie, wiesz, to tylko trzymanie walki na dole, nie? Także to mówiłem, że freak fighty na glebie są nudne. I też tak było, no. Jakby była to stójka, to wiadomo, że tam by gdzieś przewyższyły ten, wiesz, uderzenia tam trafne, nie? Wracasz kiedy? Do gry? Tak, do walki. Ja nawet nie będę odchodził od tego. Ja dalej będę wracał, przyjdzie poniedziałek, idę na salę, sobie poćwiczę, wiesz, nie? Ale kolejny pojedynek kiedy planujesz, ewentualnie druga gala? Druga gala, chyba będziemy wjeżdżać. Zobaczymy, co tam włodarzy przyszykują dla mnie, nie? Ja będę się też tam będę układał pod jakąś walkę. Mam nadzieję, że będzie to osoba, no jakby otwarta na wszystkie płaszczyzny, nie tylko na to, żeby położyć się na mnie i leżeć i tak trzymać walkę, nie? No bo to było widać, no zresztą mówię, no jego trener mi sam powiedział o tym, że tam gdzieś było cały czas pracowane to, żeby tylko na dole trzymać. Słuchaj, w takim razie tak, krótkie podziękowania dla kogoś? No, dla mojego narożnika i dla ludzi, którzy wspierali i nie wspierali, co mi tam. Joseph Bratan, dziękuję bardzo za wywiad, gratuluję zwycięstwa, no i co, czekam na kolejny powrót i naprawdę te błyskawiczne ręce wykorzystaj, szybkie, bo naprawdę, tak jak oglądałem trening medialny, powiedziałem talent czystej wody. No tak, no ale mówię, no te ręce by gdzieś tam miały możliwość swoje, gdyby walka nie od razu nie schodziła do gleby, nie? Każda walka zaczyna się w stójce, więc wykorzystaj to. Tak jest, dobrze. To też jest słuszna uwaga. Dziękuję bardzo. No, dzięki. O, to jest złamany palec. Tak, widzę. Dzięki.